Cześć kochani, tu Sielska, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią opowiem Wam o moich doświadczeniach z kilkoma produktami marki Fenty Skin. Zapraszam. Nie będę mówić o wszystkich produktach marki Fenty Skin, jakie dostępne są na stronie naszej Sephory, z racji tego, że dostępne są 4, ja mam 3. Zaraz jak marka pojawiła się u nas na rynku, a było to zdaje się chyba 26 grudnia, jakoś tak zaraz przed świętami albo właśnie w święta, i ja oczywiście byłam bardzo ciekawa i kupiłam sobie, słuchajcie, zestaw. Stwierdziłam, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby przetestować kilka produktów. Zestaw 3 kosmetyków, takich mini produktów, z tym, że one wcale nie są takie znowu mini. Macie tonik, krem nawilżający na dzień i mleczko, żel do mycia twarzy. Jeszcze widzę, że dostępny jest krem na noc. Tego nie mam, ale też jestem jego ciekawa i nie wykluczam, że kiedyś po niego sięgnę, jak skończę może to, co mam w mojej kosmetyczce w łazience. Moi drodzy, jeśli chodzi o ten zestaw, to za te 3 produkty zapłaciłam 165 zł. Jeśli chodzi o pojemności, to żel ma 45 ml, krem nawilżający z filtrem 30 i tonik to jest pojemność 50 ml. Przyznaję, że nie spodziewałam się, że tak szybko od zakupu ta recenzja pojawi się u mnie na kanale, bo jednak z pielęgnacją bywa tak, że czasem trzeba kilka miesięcy poczekać na konkretne efekty albo upewnić się, że ich nie ma. A tutaj no, opinię mam już wyrobioną i może po prostu omówię Wam te kosmetyki w kolejności ich no, nakładania, aplikowania czy też po prostu używania. To co, Fenty Skin, zaczynamy. Tak, dla przypomnienia, ja jestem właścicielką cery mieszanej, w strefie T przytłuszcza mi się, czasami bardziej, czasami mniej. Po bokach twarzy jest ona normalna. Przyznaję, że w tym okresie zimowym, kiedy jest no i różne temperatury, czasem bardzo niskie, no i centralne ogrzewanie jest włączone, wtedy ta moja cera, czasem brakuje jej nawilżenia. Tyle o mnie. Jeśli chodzi o testowanie tych produktów, oczywiście nie było tak, że w momencie, kiedy one do mnie doszły, a muszę przyznać, że kiedy zamówiłam je, jak tylko się pojawiły, to były u mnie zaraz po świętach. 27 czy 8 już odebrałam paczkę. I to nie jest tak, że od razu wszystkie naraz zaczęłam testować. Testowałam je po kolei, to znaczy najpierw zaczęłam używać żelu, z tego co pamiętam. Później przestałam go używać, zaczęłam używać toniku, a później jeszcze dołożyłam krem, później odłożyłam tonik. Chciałam mieć pewność, że wiem, który kosmetyk daje mi jakie efekty, a ja już swoją cerę po tylu latach obserwacji i tej takiej bardzo odpowiedzialnej pielęgnacji muszę przyznać, że już widzę natychmiast. Znaczy nie przy wszystkich kosmetykach, ale akurat przy tych się udało. Po kolei, moi drodzy, może najpierw zaczniemy od żelu do mycia twarzy. I to jest Total Cleanser, Remove It All Cleanser i przypominam, że ja mam mini opakowanie, to jest 45 ml. Produkt w wersji pełnowymiarowej ma 145 ml. Co można o nim wyczytać na stronie Sephory? Moi drodzy, jest to najważniejszy etap, czyli oczyszczanie dla dobrej kondycji skóry, to usunięcie makijażu przed snem. Ten żel do mycia twarzy sprawi, że ten krok w pielęgnacji będzie przyjemnością. Jakie są korzyści skorzystania z tego kosmetyku? Usuwa długotrwały makijaż, a także wszystkie zanieczyszczenia, które nagromadziły się na skórze w ciągu dnia. Formuła zmienia się z kremu w dekadencką pianę, nie wysuszając przy tym skóry, oczyszcza pory i pomaga walczyć z błyszczeniem się skóry. Zawiera wiśnie z Barbadosu, z Barbadosu pochodzi Rihanna, oraz kokos, które świetnie oczyszczają skórę, jednocześnie ją pielęgnując. Ma zapach wiśni i kokosu dla każdego rodzaju skóry, jest wegański, cruelty free, czyli nie był testowany na zwierzętach, jest bezolejowy i niekomedogenny, czyli nie zatyka porów. Jeśli chodzi o opakowanie, to po zdjęciu na stronie internetowej wnoszę, że jest takie samo jak przy pełnowymiarowym produkcie, bo jak zobaczycie później, nie w każdym przypadku tak jest. No jest nakrętka, ale ona nie odkręca się do końca, po prostu ta dziurka, która jest tutaj, się otwiera, wypuszczacie produkt i moi drodzy, korzystacie z niego. Bardzo czyste, bardzo wygodne, bardzo fajne, przemyślane opakowanie. Jeśli chodzi o żele do mycia twarzy, to przyznaję, że ja od jakiegoś czasu bardzo rzadko je testuję, bardzo rzadko zmieniam to, co mam, sięgam po coś innego, ponieważ jak do tej pory nie udało mi się znaleźć produktu, który zastąpiłby mi żel, ten Foaming Cleanser dla cery normalnej, mieszanej i tłustej od CeraVe. Jakie zalety ma ten żel? Co on dla mnie robi, żebyście wiedzieli, z czym walczy Fenty Skin, moi drodzy. Żel od CeraVe
bardzo dogłębnie oczyszcza moje pory, które bardzo często się blokują, zanieczyszczają właśnie w strefie T. On to wszystko pięknie usuwa, nie wysuszając nadmiernie mojej cery. Bardzo często te głęboko oczyszczające, mocne żele do mycia twarzy, to jednak po zmyciu ich sprawiają, że skóra jest aż taka, słuchajcie, spierzchnięta, taka napięta w bardzo nieprzyjemny sposób. Ten żel od CeraVe tego nie robi. I teraz tak, muszę przyznać, że jeśli chodzi o to, w jaki sposób domywa moją cerę ten żel od Fenty Skin, jakie poczucie nawilżenia mi daje, kiedy go zmyję, czyli nie ma tej suchości, no to muszę przyznać, że pod tym względem jest bardzo do żelu od CeraVe podobny. Jednakże pojawia się problem w momencie, kiedy chcę go użyć do podwójnego oczyszczania, czyli zawsze wtedy, kiedy muszę pozbyć się makijażu. Ja stosuję podwójne oczyszczanie wtedy, kiedy właśnie muszę zrobić demakijaż, czyli najpierw ten make-up muszę usunąć, właściwie rozpuścić czymś tłustym, olejkiem, balsamem do demakijażu, kremem do demakijażu. Później to wszystko, co jest tutaj rozmazane, rozpaćkane, rozpuszczone na twarzy, usuwam, domywam żelem. Tak jak jest napisane na stronie, rzeczywiście ten kremik zmienia się w bardzo przyjemną piankę, z tym, że nie radzi sobie zbyt dobrze z domyciem, z usunięciem wszystkiego. Kiedy myję twarz po demakijażu żelem od CeraVe, to wystarczy, że zrobię to raz. Tak, ja później jeszcze biorę sobie taką ściereczkę do usuwania makijażu i po prostu tą mokrą ściereczką jeszcze sobie przecieram, wiecie, linię włosów, powieki delikatnie, linię rzęs, tam gdzie, no nie wiem, jakieś błyszczące cienie mogą jeszcze zostać niedomyte. Natomiast cała reszta twarzy jest pięknie domyta, natomiast nie tym kosmetykiem. Ja najpierw muszę się porządnie, że tak powiem, namydlić, usunąć tą pierwszą warstwę, a później jeszcze powtórzyć ten krok. Więc tak troszeczkę zużycie podwójne kosmetyku, no i krok, którego nie muszę robić przy stosowaniu żelu od CeraVe. Rano, kiedy oczywiście nie ma mowy o demakijażu, albo w dni, kiedy makijażu nie nakładam, więc ta sama sytuacja, on pięknie się sprawdza. Natomiast na dłuższą metę to jednak nie wygrywa z CeraVe. Jest dobrze, ale nie jest aż tak dobrze. Następny, moi drodzy, jest tonik, też o takim lekko brzoskwiniowo-łososiowym odcieniu. Znaczy, buteleczka też jest lekko zabarwiona, natomiast sam kosmetyk też taki lekki kolorek ma i on też ma zapach. Te wszystkie kosmetyki mają dosyć intensywne zapachy. I wydaje mi się, to znaczy, ja nie mam cery wrażliwej, nie jestem skłonna do alergii, do podrażnień, ale z tego, co mi wiadomo, to jednak zapachy w kosmetykach do pielęgnacji bardzo często uczulają osoby wrażliwe, więc miejcie to na uwadze. Tonik nazywa się, moi drodzy, Fat Water Pore Refining Toner Serum. To jest połączenie i toniku, i serum. Moi drodzy, rzeczywiście, no Fat Water, on jest, nie jest bardzo gęsty. Na stronie Sephory jest napisane, że on jest bardzo gęsty. On jest gęsty, ale pamiętam, że miałam kiedyś tonik firmy Innisfree z kwasem hialuronowym i on tam rzeczywiście był gęsty. Tu jest gęściej niż zwykła woda, niż zwykły standardowy tonik, ale bardzo szybko się ten kosmetyk wchłania, nie pozostawia żaden film. Bardzo przyjemny, uczucie nawilżenia, odprężenia natychmiastowe. Co o tym kosmetyku możemy wyczytać na stronie Sephory? Połączenie toniku i serum w jednym. Ten uniwersalny produkt 2 w jednym zwęża pory i działa na plamy pigmentacyjne oraz posiada wyjątkową gęstą konsystencję. To ulubiony krok w pielęgnacji Rihanny. Korzyści: zwęża pory i rozjaśnia skórę. Ciemne plamy pigmentacyjne są mniej widoczne, a koloryt i tekstura skóry z czasem są ujednolicone. Wyjątkowa gęsta konsystencja błyskawicznie się wchłania, nie potrzeba wacików, mniej odpadów. Posiada wszystkie zalety serum, nawilża i odżywia skórę o zapachu wiśni i muśniętej słońcem figi. Tonik serum pomaga zwęzić pory i kontrolować sebum, ponadto zwalcza problemy skórne, takie jak ciemne plamy. No i znowu do każdego rodzaju skóry, wegański, cruelty free, bezolejowy, niekomedogenny, czyli nie zatyka porów. I tak jak wspominałam, wydaje mi się, w ostatnim filmiku, kiedy mówiłam o toniku Bandy, to rzeczywiście ja, jeśli chodzi o toniki, to nie mam zbyt wysokich wymagań. I też tak było. Stwierdziłam, że jak będzie nawilżał, odświeżał,
To wystarczy mi. Z tym, że potem wyczytałam to, co właśnie wyczytałam Wam przed chwilą, że tutaj ma jeszcze pojawić się zwężenie porów, ujednolicenie kolorytu cery i przyznaję, że byłam bardzo zainteresowana i muszę przyznać, że z tych wszystkich trzech, już Wam zdradzę, to jest kosmetyk, który zrobił na mnie największe wrażenie. Co jest dziwne, bo jest to tonik. Ale jednak, moi drodzy, ja kiedy wyczytałam, że on rzeczywiście ma wpływać pozytywnie na moje pory, a pory mam tutaj powiększone, w strefie T, no są problematyczne, to przestałam używać, moi drodzy, tej esencji z Miszy, tej Time Revolution First Treatment Essence, która właśnie w ten sposób na moje pory ma działać. I ona działa, z tym, że tam w momencie zaprzestania korzystania z tego zaprzestania korzystania z tego kosmetyku, no efekty w przeciągu 2-3 dniach znikają. Czyli te pory, jak były zwężone, cera wygładzona, to kiedy nie korzystam z tej esencji, to bardzo esencji bardzo szybko widzę po mojej cerze, że ona jednak no, traci na swoim wyglądzie. I pomyślałam sobie, że przestanę korzystać z tej esencji i zobaczę, co ten tonik dla mnie zrobi. Moi drodzy, bardzo szybko, po 2-3 dniach zauważyłam, że moja skóra wygląda jeszcze lepiej niż przy korzystaniu z esencji. Moje pory się zwęziły, ta cera się tak wygładziła, taka była lekko sfotoshopowana. To było zadziwiające, muszę Wam powiedzieć. I ja, chociaż na przykład przestałam używać tego żelu, bo oczywiście wróciłam do mojego CeraVe, no ja będę z niego korzystać na jakichś wyjazdach, wiecie, to nie jest zwykły kosmetyk. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy skończy mi się Misza, no bo nie ma sensu, wiecie, no to jest drogi kosmetyk, nie będę się go pozbywać, tym bardziej, że działa, tam mi zostało tyle w mojej butelce, to przerzucę się na ten tonik i myślę, że kupię sobie jeszcze jedno pełnowymiarowe opakowanie, bo działa u mnie naprawdę zauważalnie. Tak, przyznaję, że ja 2-3 razy w tygodniu nakładam jeszcze serum z niacynamidem, tam jest chyba 10% stężenie. I on też ma działać na pory, z tym, że zauważyłam, że to serum z niacynamidem to jednak działa u mnie na wypryski. One się od dłuższego czasu już nie pojawiają, nawet te hormonalne. Trzymamy kciuki wszyscy, żeby taki stan się utrzymał. A jednak jeśli chodzi o wygląd porów, to tak nie do końca, to od tego raczej miałam tą esencję właśnie od Miszy. No i teraz to. No to jest coś niesamowitego, nigdy nie miałam takiego toniku. No i chociaż myślałam, że to będzie taki produkt, który będzie najgorszy z tych trzech, to muszę przyznać, że lubię go najbardziej. I ostatni w tym całym zestawie, moi drodzy, jest krem. Nazywa się, małe literki tu są, nawet nie będę próbować, Hydra Visor Invisible Moisturizer z SPF 30. Krem nawilżający i to jest właśnie ten przypadek, w którym opakowanie mini różni się troszeczkę od tego pełnowymiarowego, mój Boże. Przypomnę jeszcze, że tutaj macie 30 ml, pełen wymiar to 50, a jeśli chodzi o tonik, to tutaj jest 45. Nie, tu jest 50, a pełen wymiar to 150. Moi drodzy, jeśli chodzi o ten krem, opakowanie. Tutaj jest plastikowa pompeczka, natomiast w dużej wersji też jest pompeczka, ona jest taka bardziej ukryta. No bardzo eleganckie, fajne opakowania, muszę przyznać. Znowu, krem ma odcień, słuchajcie, taki teraz różowy. Różowy. To jest krem, który powinien nawilżać. Jest ochrona przeciwsłoneczna, bo jest SPF 30. Wszystko, czego potrzebuje Twoja skóra w ciągu dnia. To jest kolejny produkt, bez którego Rihanna najwyraźniej nie może żyć. Korzyści, lekka formuła zapewniająca całodzienne nawilżenie z ochroną przeciwsłoneczną SPF 30. Dobrze komponuje się z makijażem, błyskawicznie się wchłania, wygładzając skórę bez efektu tłustej warstwy. Poprawia i rozjaśnia skórę, dzięki czemu pory, drobne linie i zmarszki są mniej widoczne. Zmniejsza ciemne plamy na skórze o zapachu melona. Znowu ten zapach jest intensywny. Opakowanie wielokrotnego użytku. Nie to, tylko to duże. Z racji tego, że kiedy Wam się już skończy, to można sobie wyciągnąć, znaczy są wkłady, można wymienić sobie wkład.
pełen wymiar, jeśli chodzi o krem, kosztuje 155 zł, wkład 135, za tonik w pełnym wymiarze trzeba zapłacić 115 zł. No i znowu, krem jest dla każdego rodzaju cery, wegański, cruelty free, bezolejowy, niekomedogenny. Jeśli chodzi o krem, to on rzeczywiście jest bardzo lekki, kiedy zaczyna się z nim pracować, ale jest bogaty. Zapach jest intensywny, chyba najbardziej intensywny z tych wszystkich trzech kosmetyków, o których dzisiaj mówię. Bardzo bogaty, no, tego nawilżenia jest tutaj sporo, ale błyskawicznie się wchłania, to prawda, co piszą na stronie Sephory. I nie zostawia tłustego filmu i pięknie na nim makijaż leży. Moim zarzutem, jeśli chodzi o ten kosmetyk, jest ten filtr 30. Ja rzadko sięgam po tak niskie filtry, latem musi to być 50 co najmniej, szukam wyższych. Natomiast zimą, no to jeszcze ujdzie w tłoku. Chociaż jest napisane, że to jest produkt dla każdego rodzaju cery i chociaż tak, jak powiedziałam, tego nawilżenia jest tam sporo, jak na tą lekką formułę, to jednak wydaje mi się, że cerom suchym będzie troszeczkę tego nawilżenia brakowało, ale oczywiście mogę się mylić, bo każdy jest inny i czasem cery i ich reakcje na różne kosmetyki to jest jedna wielka zagadka. Muszę przyznać, że to jest bardzo porządny krem, jakich wiele tak naprawdę. Wydaje mi się, znaczy ja jestem przekonana, że kiedy go skończę, to raczej nie sięgnę po kolejne opakowanie z racji tego, że po pierwsze filtr mógłby być troszeczkę wyższy, chociaż oczywiście można nałożyć ten kosmetyk, a potem jeszcze filtr dedykowany, który może być większy, wyższy, więc nie ma problemu. Jest ok. Ten zapach trochę mi irytuje, muszę przyznać. Nie jest to duży minus, ale to jest coś, czego chętnie bym się z tego kosmetyku pozbyła. Kremy to jednak jest coś, co ja aplikuję po to, żeby mieć filtr przeciwsłoneczny. Znaczy, jeśli oczywiście krem nawilżający taki filtr posiada, żeby zamknąć te wszystkie warstwy, które ja na siebie nałożyłam i przykisić je, żeby one tam robiły swoje. Ja przyznaję, że wolę zainwestować większe pieniądze w dobre serum niż w krem. Krem ma mi dać taką ostatnią dawkę nawilżenia i tak jak powiedziałam, to wszystko zamknąć i pozwolić tym kosmetykom nałożonym poniżej działać. To jest ok, ale tak jak tonik zwalił mnie po prostu z nóg, tak ten produkt tego nie zrobił. Jeśli chodzi o moje doświadczenia z tymi trzema produktami od Fenty Skin, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i opowiem Wam o zapowiedziach i nowościach. Będzie o tych kosmetykach, które firmy kosmetyczne planują wypuścić, albo dopiero co wypuściły na nasz rynek. Przyznaję też, że będzie kilka rzeczy, które kuszą mnie zza oceanu. No i zastanawiam się, czy one się pojawią, a jeśli tak, to kiedy u nas na naszym rynku, zwłaszcza jeśli chodzi o nowości drogeryjne. Czyli będzie o nowościach, o zapowiedziach. Powiem Wam, na co zacieram rączki, a co sobie raczej odpuszczę. O tym będzie w środę. A dzisiaj Wam już dziękuję. Do zobaczenia. Na razie. Pa!